Hej, hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony AWIA i moi drodzy witam Was w kolejnym odcinku z Wiejskiej Historii, kolejnym już odcineczku i tym razem jest to powiedzmy taki odcinek lekko... No tutaj, jakby to powiedzieć, świąteczne, może tak najlepiej. Jak widzicie, pojawiły się już jakieś pierwsze świąteczne ozdoby. Co prawda, świąt jeszcze nie ma, to nie ten tydzień, dopiero święta w następnym tygodniu, i o ile się nie mylę, film wyleci w Wigilię albo w pierwszy dzień świąt. Nie mam zielonego pojęcia teraz, nie potrafię sobie tego jakoś przeliczyć, ale co ja mówię. Ten film wyleci tydzień przed świętami, ale kolejny wyleci w święta. O, tak, Oliwia, dobrze. Więc ym, ten odcineczek jest taki, powiedzmy, już zapowiadający święta. W kolejnym odcinku wybierzemy się gdzieś na narty, zrobimy sobie taką a la Wigilię. A w dzisiejszym odcinku y, myślę, że pogotujemy głównie z naszą Meridą, to trochę przycisniemy Kevina, dzieci idą do szkoły, bo jest środa, przegramy sobie środę i czwartek i dzisiaj Merida też ogólnie się starzeje. Elena Merda będzie też seniorką, z takich ważniejszych informacji. Ja wam jeszcze pokażę te, te ozdoby. Te ozdoby um, będę Wam podsyłać linki w niedzielę, bo w niedzielę zrobię filmik z remontowania sobie jakiegoś domku świątecznie. I tam znajdziecie właśnie jakieś takie pierdółki. Powiem Wam szczerze, że te drzewka są przecudowne. Są różne rodzaje i drzewek, i tych całych bombek. Tutaj są jakieś sanki, jakieś takie drzewko to chyba, które akurat jest z gry. Tutaj ten list to może nie do końca jest ozdoba świąteczna, ale zawsze coś, zawsze się wpisuje. Jeżeli chodzi jeszcze o takie ozdoby, to są takie reniferki. I jeszcze o, jeszcze tutaj widzę, że mamy na pewno napis, mamy tutaj takie ozdoby bardziej do domu, ale ja sobie je użyłam na zewnątrz. Um, tutaj mamy taki powiedzmy świąteczny jakiś dywanik jeszcze dorzucony, świąteczne krzesła zostały zamienione tutaj na chwilę. Z świątecznych rzeczy A kolor taki powiedzmy, że bardziej czerwień i zieleń teraz panuje. U nas akurat w domku panowała zieleń, więc powiedzmy, że też jakoś świątecznie było już od samego początku. Jakaś tej choinka zawitała, tutaj jakiś misio i przebrałam naszych Simów też oczywiście. Możecie zauważyć, już pierwsze tej ubiory tych młodych, Rika i Maxa chyba najbardziej pokarchałam, bo są w strojach elfów, e, Maxa, dobrze mówię Max, Max, już się zapętliłam tu są jakieś jeszcze prezenty, tu są jakieś e, dodatki, powiedzmy, jakieś świece więc no, po, tak trochę świątecznie się zrobiło jakieś pierdółkowate rzeczy, wiecie, wszędzie pierdółkowate muszą być e, tutaj, jeżeli chodzi o Kevina Kevinowi założyłam jakiś sweterem dzieci, ubrałam też a, ciebie nie przebrałam. Ja ubram też w takie elfy. Garderoba z miejscu i z strój na ten. Okej, okay, dobra. Dzieci też są przebrane w takie elfiki. I, i, i co jeszcze? I tyle w sumie na razie się z tej podziało. Ja już puszczę rozgrywkę. Kuro nie dosypam, ale widzę, że mają nasypane w miarę. Spełni 100 kaprysów. Bardzo fajnie, że spełniłam. Nie wiem kiedy, nie wiem gdzie, nie wiem jak. Ehm, dobra, powiedz mi, jak wy się czujecie. Ty sobie idziesz posprzątać jak najbardziej, Riku. Nie będę ci tego zabraniać. i Ty skorzystaj, zjedz coś i się. No, i się pobaw. A jeżeli chodzi o Ciebie, Marida, to Ty dzisiaj będziesz głównie, moja droga, e... piec i gotować. mną jedziesz tak świątecznie. No, oprócz tego jeszcze dzieci umujemy, bo dzieci widzę, że są w stanie opłakanym. No tak lekko mówiąc, że to jest stan opłakany. Jeżeli chodzi o naszego całego Kevina, no to on a, będzie robić to, co zwykle, czyli hmm, pójdziemy... O, ty, widzę, że nie ma w ogóle jedzenia. Tak w ogóle, w ogóle. E, czyli pójdziemy sobie z nim... E, cztery porcje jeszcze są jakieś tej. Pójdziemy sobie z nim spełniać dalej, rozwijać sobie wytwarzanie. A widzę, że ty myjesz w tym momencie jedno z dzieci, ale chyba no ja im rozkazałam inne rzeczy porobić to cię trochę zlały e, nadepnij, umień, twu, e, nadepnij, wyrzuć tutaj skorzystasz sobie e, i wiesz co mój drogi i mój drogi, chodź będziesz wytwarzać wyrzuć wytwór, coś się zacięło e, wy, wy jak się tutaj macie na ten moment też sobie skorzystaj coś i możecie sobie się sami sobą zająć, bo ja nie mam po prostu e, tylu rąk, żeby się wszystkimi jeszcze wami obchodzić. A tutaj widzę, że jest wielka posiadłowa jedzeniowa. Dobra, odłożymy sobie to. E, ty, Merida, a idziesz sobie jeszcze wziąć szybki prysznic, to sobie weź prysznic, i później wiesz co? Później wykąpisz i jedno, i drugie dziecko. Załatwimy sobie kompanię, i później będziemy już. Na spokojnie tutaj sobie coś pichcić i przede wszystkim pieczemy ci torć, bo no laska stajesz się seniorką, jakby nie było. O Jezus, Jezus, Jezus. No. Powiem Wam, że chyba mi się rozgrywka zacięła. Bardzo przyjemne jest to na pewno. Więc muszę zrobić resetę i pominę wam ten początek dnia. Jak już dzieci pójdą do szkoły, to się przywitam z wami jeszcze raz, moi drodzy, bo rozgrywka lubi sobie czasem takie figle popłatać. A jeszcze tutaj zapomniałam wam pokazać, jakie mam tutaj te ładne też takie ozdóbki. Moi drodzy, udało mi się zapisać rozgrywkę jeszcze przed resetem, więc jesteśmy. Y w pełni nic nie straciliśmy. O, może ja to tak ujmę. E, moja droga, chodź, umyj Mortiego. Widzę, że chyba on do ciebie człapie i dopiero tego umyjesz, ale fajna strata czasu. Mraśnie, mraśnie, mraśnie. E, a ty miałeś, mój drogi, zamiast myć ręce, to miałeś tutaj wyrzucić ten wytwór. No wiesz co? Z łaski swojej podejdź tutaj. I jak podejdziesz, to dopiero weź wykąp, te dzieci, bo no. O, patrzcie, krowę. Ja te kwiaty posadziłam w ogóle. W Łodzie Panie, to tego nawet nie zauważyłam. Jeżeli chodzi o te roślinki, to one są w bardzo dobrym stanie w większości. Jarmark jest z sobotę Ja sobie wiecie, co tak myślę, że w tę sobotę ja ten Jarmark sama odbędę i po jarmarku po prostu się z wami spotkam. Już jak sobie przetransportuję naszą całą rodzinkę gdzieś w góry. I sobie tam spędzimy w górach e, dwa dni świąteczne, ale to następny odcinek nie w tym, nie w tym. E, w tym, w tym będziemy męczyć naszego cudownego, naszego cudownego Kevina, żeby trochę jednak potworzył. E, nie wiem, ile my mamy tych wszystkich zasobów, ale już może już koniec fabrykatora tworzyć. Ula, e, ile mamy tych zasobów? Tutaj się chyba sprawdzało. 400 jest, ok, to nie ja takiej tragedii. E, za chwilę też rozłożymy wszystko, co on tam potworzył. Bo chyba nie rozkładam ostatnio, chociaż nie jestem pewna. Eee, o, patrzcie, jakieś krzesła, jakieś półki. To znaczy po jednej rzeczy to bym sobie chciała na pewno... O, to chyba rozłożyłam wszystko już. Po jednej rzeczy chciałabym sobie na pewno wszystko pozostawiać. Eee, żeby mieć, wiecie, takie w razie W, eee, gdyby mi się coś spodobało, to wtedy sobie biorę i po prostu stawiam gdzieś. E, powiedz mi, jaki w ogóle ty masz poziom tej umiejętności? Twoje ogrodnictwo w ogóle też ładnie ci idzie. Szósty poziom, dopiero chłopie. Hmm. Nie żeby coś, ale e, musimy się stracić cały piątek i całą sobotę będzie chyba tworzyć, wiecie? Będę go tyrać od tego, żeby coś porobił. Dobra, ty sobie go tam myjesz. Mej sobie, myj. Mej jedno, mej drugie i będziemy gotować. O, zobaczymy, czy mi się tym razem da gotować. Czy się zawiesi. O! 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 Tym razem poszło. Tym razem poszło. Wiesz co, na sam początek to może weź jakiś kurczak. Jakiegoś kurczaczka sobie zrób. A. Tak, no, też jest wyżej. Proszę napiszcie mi, czy wam też macie taki problem z tym gotowaniem, bo ja mam wrażenie, że tylko coś u mnie jest z tym gotowaniem zepsute I to, i to cały czas w każdej rozgrywce, nieważne czy mam mody, czy nie, tak po prostu jest. O hej, Max się pochorował i zamiotował na szkolnym korytarzu. Na oczach innych uczniów. Teraz jest w pielęgniarki. Przeciwać kompleksowe badanie lekarskie, ponieważ i na dzieci nie będą mu dokuczać. A po co tam dziecko badać? We no, nie przejmuj się dzieckiem. Dobra, ty jesteś śpiący. A to jak sobie tam pozgonujesz, to idź spać, a ty jeszcze nie zostałaś wykąpana, tak? Poproszę o kąpiel. Miałaś wykąpać jeszcze jedno dziecko, wiesz? Ale widzę, że... Anę masz w tyłku zdeczka. W ogóle mamy dwa razy bliźniaków. Też ciekawa sprawa. Dobra. Jak wykąpiesz Anę, to pogotujemy sobie dalej, jak się tylko odetnie. O, widzę, że tamten już coś też zrobił. Yy, Karb błotny. No, karpia się je w święta. Zaraz zobaczymy w ogóle, ile w Simsach jest świątecznych potraw. Okej. Okay. Dobra, dalej lecimy gotuj. <noise> Jajka na toście mało świąteczne, jakieś ramy z połowiną też u nas raczej nie jest. Ciasto świąteczne, to to może być świąteczne rzeczywiście. Ja Was też przepraszam, bo e, możecie słyszeć, że ja mam taki dziwny głos. Tak, jestem chora od dwóch tygodni, ale muszę ponagrywać odcinki, bo niestety skończyły mi się na zapas wszystkie. Zupa grzybowa, o to jest bardzo, bardzo świąteczne. Więc muszę po prostu ponagrywać sobie na zapas. A moje gardło jest strane i no chcąc nie chcąc po prostu będę wam gdzieś tam podychiwać i postaram się jak najmniej i mieć jak najbardziej taki normalny głos jednak, co? To kazarbuza raczej mało się smażona ryba. I tutaj jest właśnie taki problem, u nas na przykład dzisiaj robi bardziej smażone ryby niż karpie, ale niech tam będzie ten karp błotny. Zupa z uroczych grzybów, to nie wiem, no to już zupę z grzybów zrobiłam, niech będzie, nie idziemy się rozdrabniać. Zupa mainstone, nie wiem co to jest. Mańce to jest chyba ryba ogólnie po angielsku, więc się, że to może być jakaś ryba po angielsku. E... Żółki to też średnio wigilijne. Chili też. Jakiś tam kurczak też średni. E... Racuchy z drzemem o jest z racuszki jakbym zjadła, mm. ale też to nie wigilijne. E... Kubelik owocowy, nie wiem, co to jest. Pieczeń z koronką. Karb, błotny, to to robię w ogóle bardzo mało wigilijnych kurczak pieczony to też taka, taka średnio wigilijna ta potrawa weź kiełbaski zrób też nie wigilijne ale kto by tam się no weź e, nie drzemaj się Podejść tutaj no właśnie, czy, czy tak y, wiedziałam, że... Dlatego nie robiłam pierwszego ciasta, bo wiedziałam, że ona od razu spróbuje, bo jest głodna. Okej. Okay. Ty sobie coś tam cały czas tworzysz. Później jak sobie wytworzysz te dwie rzeczy jeszcze, to o, możesz sobie zejść na dół i coś zjeść. Okej, okay. a w ogóle co tutaj się dzieje na farmie, bo tutaj też nie sprawdzałam brudnawę, ale to brudnawe to wyczyszczą dzieci później 20 jajek. 4 jajka, 28 jajek, 18 jajek. Hmm. No, jak możecie zobaczyć, troszkę jajek nie zbierałam ostatnimi czasy. Tutaj w ogóle jest coś do zasadzenia: Ziemniak jest do zasadzenia. E, Mir tu nie jest już pierwszej w młodości, Leosia też już nie jest w pierwszej w młodości. No a tam, a tam nie są gadać jakieś wzory. Przyspieszymy sobie, żeby też nie patrzeć się tylko na to, jak oni powoli to wszystko ogarniają. Dzieci też za chwilkę pewnie przyjdą ze z, z szkoły. O, widzę, że ty jesteś już przebrani w normalne rzeczy. No weź, Rida, się przebierzemy świątecznie. Zmień strój świąteczny. A, po tak, bo to się kąpałaś, no to tak, to nie ma świątecznego. O! Co, to już dziecko wykąpałaś? Nie, oczywiście się musiałaś zaciąć. Dobra, młoda, chodź się połóż spać, bo ja nie chcę jej. Nie chcę teraz mamie zabierać tych wszystkich rzeczy z gotowania, które jej usilnie po prostu wklepałam, żeby to zrobiła, więc. Chwilę sobie jeszcze pobędziesz brudna, a przynajmniej się wyśpisz. Czemu by nie? Ty w ogóle, Merida, powinnaś mieć dziesiąty poziom ogrodnictwa, też, a masz dziewiąty, więc to jeszcze tobie brakuje. Gotowanie i dziergania jeszcze ci brakuje, bo chyba te dzierganie musisz ogólnie sobie rozwijać, wiesz? Tak mi się wydaje. I tutaj mam też wydrukowany cały regulamin, tak, wydrukowałam go właśnie kartka mi spadła foliowa, to taka, co się bierze wkłada jakieś rzeczy. I teraz tak, ty, moja droga, powinnaś mieć albo wykwintne gotowanie, albo szydełkowanie. Szydełkowanie na dziesiąte ci zrobimy, bo jest to łatwiejsze dla nas dużo. Okej, okay, ty jak sobie zjesz coś, możesz sobie zjeść ogólnie i obejrzeć jakiś film. Jak sobie zjesz i obejrzysz film, to powtórkę z rozrywki możesz mieć po prostu. 25 jest tylko na łóżko ogólnie, tych, to bardzo mało. Potwórz trochę łóżek. Nie wiem, nie wiem jak to jest: czy szybciej się zdobywa, jak się robi jakieś trudniejsze rzeczy, czy szybciej się zdobywa umiejętności, jak się robi łatwiejsze. Nie mam zielonego pojęcia. Ważne byś, byle mój drogi, tylko cokolwiek zdobywał tych umiejętności. No i fajnie to by było im szybciej, tym lepiej. O, masz w ogóle ręce masz tak e, upaprane, że to wygląda jakbyśmy taką e, rękawicę latek wiem, jak się zakłada do mycia jakich, jakiegoś grubszego. E... A, co ci się stało, że nie zrobiłaś w ogóle jedzeń? Znaczy tutaj widzę, że jest jakieś jedno zrobione. I chyba ci blatu zabrakło i stwierdziłeś, że. A co tam nie będę robić dalej. To chodź, pogotujemy dalej. <laughs> Dalej i dalej, i dalej. Co ty miałaś zrobić jeszcze? Miałaś zrobić. O, weź szarotkę. U nas się szarotkę w domu na przykład robi też na święta często. Ej. Ty, gościuwa. Właśnie, szarlotka. O, nic sceny niczym z trójeczki. Powinna być cenzura nałożona ogólnie. Na takie, na takie sprawy, bo nie wiem, czy ja w ogóle mam takie rzeczy puszczać. Weź czekoladowe ciasto. I też powinniśmy sobie trochę kasy uzbierać, ale będzie po jarmarku, może jakąś kasę właśnie będziemy mieli, bo jak chcemy wyjechać taką całą rodzinką na wyjazd świąteczny, to może nam się, moi drodzy, ogólnie może nam trochę kasy pójść na to. Tak, widzę, że nasze zwierzęta są nieuszczęśliwione, ale dzieci jak przyjdą, to pierwsze co zrobią, a nie! Maksiu się zobowiązał, widzę tutaj, żeby się trochę ze zwierzętami pobawić, więc maksię weźmiemy na jakieś tam... Chociaż wiesz co, nie bierz prysznica, jak masz sprzątać obory. Uzupełnij karmę, posprzątaj oborę i posprzątaj i uzupełnij. Tutaj porobisz jakieś rzeczorki. Nie żadna Łucja, na razie Łucji nie ma piątkowymi uczniami, bardzo mi to cieszy. Żadnej Łucji Proszę mi, e, moi drodzy. A ty miałeś jeść. Dobra, najwyżej z głodu z ci się umrze. Szkoda, że w Simsach nie da się tego, wiecie, tak, przeciągać. O. To by było genialne. Jakby się dało przeciągać. E, powinien myśleć o kontynuowaniu nauki. Przecież ty jesteś jeszcze w liceum. Z jakiej ty masz myśleć o kontynuowaniu nauki, jakie to jeszcze się uczysz. O co chodzi? O co wam biega, moi drodzy? Meritka, no weź zasuwaj, rób serniki lub placki, lub wszystko, co tam musisz, bo trzeba Cię postarzyć. Ale to może najpierw dajmy właśnie dzieciorkom, żeby się wyspały trochę. Ktoś do Ciebie dzwonił, ale widzę, że już nie dzwoni i macie gdzieś. No, bierz, weźmiemy sobie to ciasto i jeszcze zrób tego torta. Ja tego torta, jak zrobisz to teraz... Wrzucę od razu świeczki do niego. Te sprzątasz, przy okazji trochę nawozów będziemy mieli. I po tym jak tego torta zrobisz, to wiesz, co dziecko ci się obudziło, to weźmie, że ją wykąpisz. Wykąp. Anę. No. Anna chyba idzie do ciebie. A nie, myślałam, że idzie do ciebie żebrać, żeby ją w końcu wykąpała. Anna to e, nieporadny maluch, opiekowani i, i inni e, opiekunowie, boże, opiekowani. opiekunowie i inni dobrowolnicy powinni się nią zająć. Aj tam, aj tam, gadacie jakieś. A nie, czekaj, 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 zanim ją ten, to. E, proszę, środek blatu jest, środek blatu jest. Dodaj mi te świeczki urodzinowe. I dopiero teraz możesz dziecko wykąpać. Ogólnie? Patrzcie, mogę zapalić lampki na ale Alsztos. Nie wiedziałam, że da się jakieś lampki zapalić. Hmm. Czy ja to wyłączyłam? Czemu nie jest? Czekajcie, eee, włącz wszystkie światła, niech będą włączone. Po co mam się wyłączać cały czas? Jesteś spięty. Chodź tutaj wyczyścić. I chodź, mój drogi, się chwilę pobawisz, działanie, tak, interakcje. Przytul, a ty nie możesz się bawić z lamą. Weź, interakcji się z nią trochę. Nie wiem, czemu nie chciałeś reszty posprzątać, a dostajesz takie polecenia od swoich rodziców. Wiesz, że trzeba pomagać rodzicom czasem. Znajduje się w wyposażeniu wyrób, bardzo mnie to cieszy. Wykąpałaś, nie wykąpałaś znowu jej. Czemu nie chcesz wykąpać tego dziecka? A bo ona się bawi. No ale tak czy siak, no to by zabierasz dziecku zabawkę, trzepotasz ją o ziemię i bierzesz... Zabawką, nie dzieckiem. <grych> Zabawką. I dziecko bierzesz i wkładasz do wanny. No ty jesteś panią tego dziecka, a nie to dziecko twoją panią. Stanowczo. Nie pytasz się, bierzesz na bary i lecisz. Grzejesz przez pole. By je wykąpać. Tylko wiecie co? Wy też sobie możecie pospać, ale wy mi się nie wyśpicie. Pijcie w cały ten, bo chociaż wiecie co. Nie. Nie, 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 nie. nie Chodź, ty porozrzucać karmę możesz, ale zbierz głównie jajka. Ten, kurniki to już wieczorem u posprzątamy, bo one nic mi jeszcze jakieś strasznie brudne. Porozrzucaj im tę karmę, pozbieraj jaja. Ty, mój drogi, jesteś już tak wyspany. ty jesteś zacięty. Ty jesteś tak wyspany, że choć tutaj zawołaj, choć tutaj zawołaj. Ogarniesz nam krowy. A ty jesz. Chodź jedz. Wysikaj się i się możesz w międzyczasie zdrzemnąć jeszcze. Okej. Okay. Ty masz torcik. A torcik chyba już schowałam do lodówki. Dobra, niech będzie jeszcze schowany, a zaraz sobie ogarniemy jakieś jedzonko. Znaczy, bardziej celebrowanie Twojego święta, moja droga. Ale zanim, chociaż. Hmm, przydałoby Ci się, żebym Ci już wysłała na celebrowanie, bo, bo. Bo bo Ci się robisz śpiące i przydałoby Ci się też drzemnąć. A dobra, niech będzie. Zaraz, zaraz Ci weźmiemy. Nie chciałam ci kazać kończyć sikania. Weź się chwilę z nią pobaw. Nic ci nie będzie tak dokładnie, moja droga. Weź się. Usp... O, 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 tam było, było, było. Pobaw się z nią, pobaw się z nią. A w tym czasie reszta y, person się tutaj nam zbierze. Daj sobie spokój, już siana z tym. Wykąp się. I usiądź. Ty zawołałeś. Ale z marnym skutkiem. Marnie ci poszło zawołanie. Chociaż chyba ta wychodzi. Nie, nie wychodzi. Mają cię totalnie gdzieś, mój drogi. Taki morał tej bajki. Ty se usiądź. Ty dopiero się idziesz dżemnąć, a ty. Ty też se chodź tutaj usiądź. I ja już wyjmę teraz raz, zobaczymy jak te jajka widzę. Że w większości one są e, normalne, nie są specjalne. Też nie dbam o te kury, więc prawdopodobnie w tym jest trochę. E, nie, mówiłem, powie, nie wiem, czy powiedzieć, nie wiem, czy zawidnie, nie mogę powiedzieć. W tym jest e, pies pogrzebany. O! To jest odpowiednia nazwa. Mamy ogólnie. Mamy jajku z możliwością wyklucia? A tak, dawałam czy jakieś te do wyklucia. Proszę, niech nam się kluje złota kura. I 7 złotych jajek. Bardzo mi to cieszy. 65 takich jajek, i tutaj są jajka z możliwością wyklucia też. A na razie jest tych kur. Chociaż wiem, że niektóre będą odchodzić, i mogłabym się zainteresować powysyłaniem ich na przetwory jakieś, ale niech będzie. Usiądź, zmień sobie pozycję. Ty już jesteś, ty już też za chwilę przyjdziesz. E, ty już wstawaj, usiądź tutaj. A ty, dobra, ty już chodź tutaj. E, wypowiedz życzenie. Kończ się myć. Ty już skończyłeś się w, w łazience też ogarniać. Was zainteresuje chwilę sobą, żeście mi nie uciekli. No, dawaj. Babeczka, babuszka się robisz. O, Ale w pięknym momencie cię zatrzymało. Ja sobie piękne zdjęcie takie zrobię. Nie żeby coś, moi drodzy, ale bardzo lubię zatrzymywać <laughs> simów, jak są... O, jaka jesteś piękna. Jak są właśnie przemiana z grupy wiekowej, bo takie rzeczy się tutaj dzieją. O, przecudowna jesteś. No... Ale, ale masz takie srebrne te włosy aż. E, weź woj. Co tu się stało? A, dobra. Wy się tam bijecie z tym. Z lisem, który ukradł nam. Ej, musiałeś akurat... Nie, to jest zwykłe jego chyba. Tak, zwykłe Czy ja tutaj włożyłam tak, o? Tak, ty tak włożyłam. Znaczy e, Chcesz li się sobie jajko wziąć to sobie bierz. i mnie to naprawdę nie przeszkadza. E, a wy, moi drodzy, możecie sobie porozmawiać, bo już za niedługo wasi rodzice trochę się będą musieli zebrać z tego świata. Więc wypadałoby, chociaż wiecie, też trochę z nimi pobyć jeszcze. I, i sobie tutaj e, cokolwiek porobić. Pogadać? No bo wasze znajomości nie są najlepsze. Jakby to nie można było ująć. nabije się z dorosłych? Może nie. Może nie nabija się swojego taty, który jest już starym brykiem? Też jakby nie było. Powiedzmy, że ta rodzina na wsi, która tutaj jest, czyli nasza cała e, rodzina e, Evans, bodajże. Tak na, tak na nasza rodzina nazwisko? Tak, Evans, zapomniałam. E, jest rodziną wiejską, ale nie taką typową, bo wiecie, na wsi zazwyczaj to dzieci się rodziły, kiedy e, Simowie byli młodzi i to wtedy jakoś tak e, zaczęli już ze sobą e, inne starania robić i, i się wtedy dlatego, wiecie, w młodym wieku się miało dzieci. A nasza Merida zaczęła mieć dzieci jak przychodziła w tryb dorosły, więc no co ja mogę Wam tutaj powiedzieć, oprócz tego, że o, jaką ty masz w ogóle słabą, ten, z mamą relację. Z tatkiem masz dobre, a z mamą masz słabe. E, więc, no... Jest to raczej taka rodzina na wsi będąca, ale z wyzwyczajami miastowymi. O. No, o, tak bym to, tak bym to ładnie określiła. No, możecie sobie pogadać, o czym tylko chcecie. I myślę, że moi drodzy, ja sobie jeszcze im dam tej trochę na pogaduszki, żeby oni sobie jeszcze trochę pogadali. O... Z kim dadzą radę pogadać, z dadzą radę pogadać, a my się widzimy już rano. Moje kochani, chciałam Wam jeszcze tylko tak szybciutko pokazać, jak wygląda to tutaj w nocy wszystko, jak się świeci. Jak widzicie, to jest pierwszy drzew, który się świeci i bałwanek, tutaj jest jakieś te drzewka, tej reniferki. Yhm. I ten sam napis cały, więc yy, tak wygląda jeszcze domek i tej wieczorkiem, tam z tyłu też jest jakiś świecący element. I teraz sobie tak uświadomiłam, że tutaj tego wcześniej nie było ja to ostatnio dodałam, więc tak Oliwia genialnie, że pamiętasz o wszystkim. Widzimy się rano. Yy, nie wiem, co się mojej drodzy stało, bo chciałam rozpocząć rozgrywkę, kiedy oni już pójdą do szkoły, ale coś się zadziało i oni nie idą do szkoły. Yy, nie wiem czemu troszkę, bo nie było żadnej informacji. O, dobra, dopiero teraz się widzę, że załączyło, że mam iść do szkoły, ale już chwilę przestraszyłam, że coś się zadziało. E, dobra, Merida jest w pełni wyspana, więc e, moja droga może... O, ty, widzę, że jeszcze nakarmił już. Więc może byś się zajęła e, dziećmi i znowu je wykąpała. Musimy je nauczyć skorzystać z, e, z, z, z nocnika, bo Trochę psypały jest, bo one są tak cały czas ciekają, musimy cały czas je myć. E, ty mój drogi, a ty masz podkurzać. Nakazałam no, ci podkurzać, bo jest w domu syw. Syf jak talala. Więc proszę ci podkurzaj. E, tu jeszcze można depnąć na niego i później sobie coś zjedz. O, zjesz szarlotkę bardzo pięknie. A, jeszcze chciałabym, żebyś tutaj to naprawił, bo dzieci nie mam się czym bawić. Ojciec jesteś Majsterkowicz i. No, no Kevin, co ja Ci mogę powiedzieć więcej oprócz tego, żebyś po prostu robił mi rzeczy. A, uszk uszkowił, tak. Jeszcze chwilę z nim wczoraj e, porobiłam tej rzeczy, e, jak zgonował bardzo, i, i no, udało nam się wbić w wyższy level. A co tutaj, co tutaj, no to. Leci jak leci, I ty, Merida, ogarniesz te dzieci nam. A widzę, że jednak nie ogarniesz. No, co, to może za nim dzieci, to ogarnij e, krowę. Weź, wyduj, e, weź, daj przysmak, dusza towarzystwa. E, też wyczyść, ostrzysz i też daj przysmak, dusza towarzystwa. Jeszcze będziemy musieli tutaj e, jedną krowę wyciągnąć. Tutaj jest Zuzia, ty nie pamiętam, która jest. Karmy też będzie trzeba dosypać, widzę. Ale biegasz taka starowinka z ciebie, ale biegasz po prostu jak młody Bóg. Popylasz tymi swoimi krótkimi nóżkami. Ty sobie coś tam ogarniasz. Ty śpisz, jesteś zmęczona i tamten też jest zmęczony. Dobra, może być. Chciałabym jeszcze pogotować dzisiaj i zobaczyć, co tutaj się zadziało. Co jest zepsute? Jajka? Nie mówcie mi, że jajka. Zjedźmy na sam dół. Jakość kiepska. Jaka kiepska jakość? To są dobrej jakości jajka. O tej na przykład już są wspaniałe. To nie jest zepsute. Grzyb też nie. Mleko może być gdzieś zepsute, tak mi się wydaje. Chociaż, Chociaż nie, mleka nie są zepsute. Te złote jajka. Złote jajka mają w ogóle 8 dni tylko przydatności, więc przydałoby się, żebyś. Um, ktoś, żeby z nich e, zrobił e, tam te, te pożywki całe. Nie, żeby coś, ale fajnie by było, gdyby się to nie zmarnowało po prostu. Dobra, ty widzę, że Merida już 8 butelek mleka wycyckała. Co to, to ty potrafisz korzystać z nocnika, a, a i tak jesteś cały czas usyfiony? Że co cię, panie, proszę? symulancie 1? Niezły jesteś. To jest jakieś wzbogacone mleko ogólnie. Eee... Przeproś ucznia... Poprosił już przestał. by sprzestał. Dziś klasę, w której uczy się Max, odwiedził dyrektor. Wszyscy zachowują się najlepiej, jak tylko trafił, nie zakłócają. Niestety, się z tyłu dzieciak postanowił czymś w niego rzucić. Czy Max powinien zignorować to? Czy poprosisz już, już się, żeby przestał? Zignoruj, bo jak poprosisz. Yy, Max nie spuszcza z roku z tablicy, mając nadzieję, że uczeń z tyłu w końcu przestanie. Tymczasem tamten wystrzeliwuje kulkę papieru tak mocno, że dolatuje aż do stóp nauczyciela, przynajmniej raz ktoś inny będzie miał kłopoty niż Max. No tak, bo podejrzewam, że gdybym kliknęła, żeby przestał prosił, żeby, żeby Max poprosił, żeby przestał ten drugi gostek, to nagle by się spojrzał na nauczyciel i by go ochrzanił, nie sprzątaj te obory, ktoś u inne, sprząta, nagle by go ochrzanił, że nie uważa na lekcji, tylko powoduje jakiś zamęt, więc. To jest najlepsze rozwiązanie. Bójka. Uła! Fin się bije. O, pewnie kobite. Eee, niech się ze sobą dogadają. Co mnie to tam? Dorosły jest już prawie. Się masz chodzić tym, czy się dogadają, czy się nie dogadają. Niech robi, co mu się żywnie podoba. Odchwaszczaj teren. Przede wszystkim eee, to jest nakarmione. Podlewać podlałam z Tobą wczoraj, więc nie powinnaś chcieć jeszcze raz podlewać. No widzę, że tak. Yy, odchwaszczaj, opryskaj. I jeszcze, moja droga. A tej też nawieziłam wieczorem, więc to jest jeszcze na. O, to nie jest nawieziona. To nawieźć tylko ewentualnie. I sobie pójdziesz coś zjeść. Ty sobie tam coś szamiesz. I ty, moja droga, też się mogłabyś wiesz co na sekundkę przebudzić. Nie jest żadnych żuków, nie wiem gdzie ty chcesz je mieć w ogóle, żeby zjeść. A ty już lecisz. Oj, ty jesteś w ogóle taki troszkę padnięty, ale to się mówi trudno. Najwyżej się zdrzemnę z tobą. Nakarmią, bo zostanie zabrana. A tam straszycie mnie w ogóle cały czas tym, że moje <laughs> dzieci zostaną zabrane. Kto miał mi zabrać moje dzieci? Hello. No. Zapomniałam i że jeszcze muszę ją oporządzić. Dobra. Ty ją tylko wyrwałam z amoku spania. Następne zbiory zwykłe mleko. Zwykłe, niezwykłe. Tak mawiają. Dobra, meritka. Bieraj się szybko. Ty co? Ty robisz y, dziwne pląsy, wygibasy. Okej, okay. jedno śmierci. w ogóle w, w, Przez to jak śmierci. to ci włosy tak biorą na, patrzcie, taki brązowy kolor Taki kolor byłby ładny, szczerze mówiąc, bo ty masz takie strasznie białe Tak jak twój tatuś. Chociaż nie wiem czemu dziecko wyskoczyło akurat z białymi włosami Tak średnio bym powiedziała, średnio, średnio Tu jakieś lisy latają, królików, a królików też tutaj jest ogólnie Daj mleko, możesz dać mleko królikowi. Wręcz prezent. Patrzcie, trzy te same króliki są. Daj mleko. E, teraz tego jeszcze chciałabym złapać. Wręcz prezent. Daj mleko. W ogóle przydałoby się jak jakkolwiek ponazywać, bo jak są takie same wszystkie. Daj mleko i od tego też możesz przyjąć już. Piotrek, możesz być Piotrek. Nie przeszkadza mi to. I przyjmij prezent. Od Piotrka, ty dziki króliku będziesz stokrotka. Ty Sherlock będziesz. A ty popytalasz. I zwiewasz gdzieś. A tak zwiewasz, to trudno się mówi. Tu w ogóle jest różnych talerzyków, nietalerzyków. Czy macie już naprawiony ten macie naprawiony domek dla lalek. Baw się lalkami z Anną. Brudny jesteście, kto w dzieciństwie nie chciał być brudny? Ja tam lubiłam być brudna, nie musiałam się kąpać. Nie wiem, co wam to w tym przeszkadza. Brudne, ale wesołe przecież. Jak go nie ma, to sedaj siana z nim. Tu jest inny. Łomotek. Ręcz prezent, daj mleko łomotkowi. Dobra, drugiego nie możesz, a to jest chyba ten, od którego też prezent możesz przyjąć? Nie, ten, od którego prezent chyba możesz... A nie, to jest ten, sos pomidorowy dostałaś. No elegancja, Francja. O, tutaj się obudził, daj mleko. Daj mleko i ta też wyszła ze swojej jaskini. Weduj, wyczyść... Nie, goń do zagrody! Weź pogłaszcz, weź to tam przytul i weź tam jej daj jeszcze przysmaka. Tutaj widzę, że kury to ogólnie trochę chyba głodne są. No, macie jeszcze trochę tego rozsypanej karmy. Nie wiem w czym problem. Ja problemu nie widzę naprawdę. Tylko wy sobie jakieś problemy wmawiacie, że istnieją. Ty dalej tworzysz? No już połowa poziomu. Stabilnie powiedziałabym, stabilnie. Ty jesteś zacięta i cały czas masz, że potrzebujesz czegoś. Zbyt długo czegoś nie jadło. E, Krystyna. A se zaproś Krystynki. Krystynki już dawno u nas nie było. Że co się stało tutaj? Czekajcie. Nie, nie było oczyszczone, oraz z jakimi poduszymi na myślenie pozostało nic z innego, jak wyruszyć w poszukiwanie. Że nam krowa uciekła? To bym ja się tego nie spodziewała. Szczerze mówiąc, kup zwierzę, czy ty jej na pewno gdzieś niski traś, bo jak ona mogła uciec ze stąd? Nie mam zielonego pojęcia, ale wiecie, co na razie nie będę tam niczego dokupywać. Już to sobie później ogarnę. Ty, mój drogi, jesteś chyba zdeczka zmęczony, brudny. Ogólnie. Weź się wykąp, weź coś zjedz. Zażenowany. Czym jesteś zażenowany? Nie pasz nami. Nagła zmiana stroju. Poproszę o dodanie otuchy. Weź dalej co Krystyna jeszcze weźniesz. Weź Krystyna ogólnie, narzekaj na rodziców, przy rodzicach. Ona chyba coś ćwiczy, jakąś przemowę, wiecie? Ty to jesteś zainspirowany. Merida nie wie, co się z nim dzieje. Ty jak jesteś zainspirowany, to wiesz co? Chodź z tymi wszystkimi kurami się pobaw. Bo trochę nie ma kto się z nimi pobawić. Okej, okay, interakcje pogłaszcz. E, ty się zacięłaś. Widzę, że ty nie, nie masz co ze sobą zrobić, więc chodź pogotować. Cały czas tutaj są jakieś talerze. Co ja nie posprzątam, to są kolejne. Mm, weź resztki. Chciałabym wrzucić zepsute jedzenie. Czy jest tak interakcja? A weź resztki, zobaczymy, co ci we, co weźmiesz. A nie, no, weźmiesz coś, co jest świeże, to nie, to nie bierzesz tak Jednak nie bierzesz tak Chodź pogotuj jeszcze, bo mało co my pogotowaliśmy. To ciasto świąteczne jeszcze musimy zrobić na pewno. O, ciacho świąteczne by się nam przydało. I co by się nam jeszcze przydało? No, ten się jeszcze pokaż, co tam jeszcze masz. Pokaż kotku, co masz w środku. Kuchenca, oczywiście. O niczym innym nie myślimy. Proszę mi tam przestać myśleć jakieś jakichś rzeczy. Przyrządź inny posiłek. Ty, jak gotować, nie gotujesz, ale nie, nie zaszkodzi spróbować na stare lata. Żebym to tak powiedziała. Ty ogólnie, co tam? A ty się z tymi kurami bawisz? Miał się brawić twój brat, ale zapomniałam, że. Zapomniałam, którego oznaczam. Weź, daj przysmakiet A ja ty nie masz przysmaku. Weź się, pobaw. Weź się po prostu pobaw, ty ty możesz porozrzucać po okolicy żarcie. Nie chciało mi się tego zrobić inaczej, więc porozrzucaj po okolicy to żarcie. E, Kevin w kim cię poszedł? Wiesz co, jak już nie masz co robić, to wykąp dzieci po prostu. Zrobisz sobie chwilę odpoczynku od tego całego twojego robienia. Daj klucze do rezydencji. Może nie. Jakiś dowcip. Ożywiona rozmowa. Możesz też z romantycznych rzeczy coś powiedzieć naszej Krystynie. Nie wiem. Poflirtuj z nią trochę. Na pewno musisz pochwalić jej wygląd, bo wygląda oszałamiająco. Czyż nie, czyż nie, moi drodzy? Ale rzeczywiście, że tak. Pochwal wygląd. Więcej romantyczne jeszcze wyjaw zauroczenie, i wydaje mi się, że to będzie dobry moment później, żebyś poszedł skorzystać z, z toalety, też. Bo jak się przy niej zasikasz, to może być mały przypał taki mały, mały tylko trochę. Weź tutaj Zuzannę, interakcja. Raz na ruski rok trzeba, wiecie co, z tymi kurami się tak pobawić. No, bo zaczęliśmy trochę je zaniedbywać. Myślę, że na następną generację, może tych kur sobie trochę jednak zmniejszę ilość. Bo Jezu, patrzcie, jaka jest teraz gang w ogóle Albanii. Ale e, nie ma co się tam martwić. Ja będę musiała e, jeszcze te kury przejrzeć, które są seniorami, i wyrzucić wszystkich seniorów. Więc po następnym odcinku. Raczej będziemy mieli znaczną mniejszość tych kurty zostały. No. Weź porozrzucę jeszcze w okolicy. Ty już też kończysz, to jeszcze porozrzucasz po okolicy. Okej. Okay. Merida gotujesz Pichcisz ciacho jakieś. Pichć. I weź dalej jeszcze gotowanie. Zobaczymy, co tam jeszcze możesz zrobić. A, ta widzę, że ciacho już zrobiłaś. To czekajcie, z tego gotowania może byśmy jakąś wiejską zapiekankę machnęli? Coś czas świąteczne nie możesz do dówki schować? Mogę. Już się myślałam, że coś się zmieniło. E, później się wysikasz, sobie możesz coś zjeść. E, ty idź do tej łazienki, ja ci dobrze radzę. Ty młodego obudziłeś? A nie, to złapałeś go, widzę. Ty cały czas ten pienik jakiś sobie upodobałaś tutaj, wiesz? Ciebie to chodzi ogólnie. Ciebie to bym chciała Zdeczka zresetować, bo się tutaj zacięłaś z tym jakimś jedzeniem swoim, więc zresetujemy cię i możesz się teraz iść tutaj położyć, kimnąć. Przerażony. Czym jesteś przerażony? Przy... A, przy podziobanie przez kury. No, mówi się, trudno żyje się dalej, wiesz? Interakcje, baw się. Interakcje, baw się. Interakcje, baw się. Tak widzę, że jedno i drugie jest przerażone. Zdeczka kurami. Wszystkie to takie dobre istoty, ale wszystkie są głodne. Wszystkie po prostu chcą jeść. Wszystkie są tak głodne. Dobra. A ty, mój drogi, później wiesz, co skorzystasz sobie? Zjesz. Zjesz coś. Powiedziałam, żebyś zjadł. Czego nie ogarniasz? Czego ty nie ogarniasz, ziomuś? Ale patrzcie, Kevin to tam czuje tą magię świąt, bo przynajmniej on to się przebrał. Nie tak reszta gamoni co tutaj są. Jest tej lodówki tak śmierdzi cały czas. Wyrzuć zepsute jedzenie. O, Kevin, ty możesz wyrzucić zepsute jedzenie, to mógłbyś... Mógłbyś się tym zająć. I wiecie co, ja myślę, że ja już sobie ich tutaj poogarniam do końca, trochę jeszcze z nimi coś porobię. E, tutaj też widzę, że chyba te koty po trochu jedzą, nie mam zielonego pojęcia, czy one jedzą, czy to się marnuje, ale e, mówi się trudno, przynajmniej jestem dobrym człowiekiem. Krystyna jest w swoim świecie, w tyłku ma osobę, którą zaprosiła, tylko sobie używa rzeczy, których nie posiada sama w domu góry cały czas jęczą, że nie mają żarcia mimo, że te chłopaki się bardzo ale to bardzo starają, żeby spełnić jakoś ich e, zachcianki i cóż dziękuję Wam bardzo za ten odcinek mam nadzieję, że Wam się podobał, do zobaczenia w kolejnym, pa pa